Pewnego razu Hanka przewlekała z bujnicką pościel. Pierze latało, a jedno piórko wpadło Rumcajsowi do nosa. Rumcajs kichnął. Psik! I w tej chwili gliniany dzban przepadł. No cóż, powiada Hanka, to tylko glina. Skoczę do Iczyna po nowy dzban. A w Iczynie, kiedy tak się rozglądała za nowym dzbankiem, nagle usłyszała znajomy głosik. No tak, w jednym oknie wisi klatka, a w klatce smutna sikorka, która jeszcze niedawno latała po żacholeckim lesie. Tak, Hanko, nastały dla mnie smutne czasy. Schwytali mnie, a ja teraz muszę służyć jako śpiewaczka u wójta Fistuły. Mało tego, że wójt trzyma w więzieniu ludzi, powiada Hanka. Jeszcze mu się ptaków zachciewa. To tak? Ale w tej chwili wójt Fistuła złapał Hankę za rękę. Pójdziesz tam, gdzie twoje miejsce, pani rozbójniczko. I zaprowadził Hankę do najwyższej celi miejskiego więzienia. Potem grubymi łańcuchami związał wszystkie iczyńskie drabiny, aby nikt nie mógł się do Hanki dostać. I już widział w duchu, jak za wykonanie tej brudnej roboty dostaje medal od księcia pana. Tymczasem Rumcajs czekał. Słońce już prawie zaszło, a Hanki wciąż nie było. Nagle przyleciała sikorka i powiada. Wójt zamknął twoją Hankę w więzieniu. No to ja pójdę i ją uwolnię. Nie uwolnisz, bo jej nie dosięgniesz, ćwierka sikorka. Wszystkie iczyńskie drabiny związane są łańcuchami. No to Rumcajs wyciągnął z ziemi 57-letni świerk i poszedł w stronę Iczyna. No to jestem, powiada Rumcajs tak, jakby to był tylko niewielki spacerek. Było to tak gorące powitanie, że aż się ze świerku posypały szyszki. Fistuła popatrzył. Co to za historia? Nad Szatławą wyrósł nam świerk? Powiada do siebie i zaraz pobiegł w tamtą stronę. Rumcajs właśnie mocował się z kratą, a Hanka pomagała mu ze środka więzienia. I nic, krata ani drgnęła. Kiedy kobieta robi to, co przystoi mężczyźnie, powiada Rumcajs, to odbiera mu siłę. Odsuń się, Hanko, i tylko się do mnie pięknie uśmiechaj. I Hanka zaczęła się do Rumcajsa uśmiechać. Raz jak rozmaryn, a to znowu jak fiołki, a to znowu jak różyczka.
Toś ty narobił, fistuło! Krzyknął Rumcajs w dół do wójta. A cóż takiego? Huknął fistuła. Zbiorę was sobie na dole jak gruszki i wsadzę do lochu. Gadu, gadu! Krzyknął Rumcajs. A wójt fistuła patrzył z otwartą gębą, jak księżyc z Rumcajsem i Hanką płyną do Żacholeckiego lasu. Thank you.